Sponsorem programu jest grupa DZT, specjalizująca się w wykonywaniu inwestycji i remontów w ciepłownictwie, w wodociągach i kanalizacji. Budujemy kotłownie w zamian za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. www.dztservice.pl. Bardzo pięknie wpisał się swoim figuratywnym malarstwem panującym wówczas na ekspresjonizm i estetykę nowych dzikich. Razem z grupą kolegów z uczelni stworzył zespół rockowy Połykacze Pereł i jak Państwo zapewne wiecie, ten incydent muzyczny odbija się w twórczości przez całe życie artystyczne pana profesora. Również był członkiem grupy artystycznej Kamerzela Brothers i Gabinetu Operacji Plastycznych i Odnowy Uczuć. Teraz poproszę pana profesora, żeby przekazał nam ideę wystawy oraz zaprezentował swojego asystenta oraz studentów. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor, jak i też władzom miasta, organizatorem tutejszego życia kulturalnego i też tej wystawy. Chciałbym przywitać państwa, wspaniałych gości, bo wiadomo, bez odbiorców sztuki sztuka by nie miała swojego racji bytu. I fantastycznie jest ten dialog, ta rozmowa między sztuką, artystami, ale przede wszystkim publicznością. Oczywiście to wszystko, co staramy się stworzyć razem ze studentami, no dla mnie tutaj jest bardzo istotne, gdyż młodzi ludzie na tej wystawie, którą prezentujemy, chcą pokazać swoje niepokoje o naszą współczesną cywilizację. Pokazują też pewne trudne meandry życia społecznego, pewne zmieniające się sposoby funkcjonowania w społeczeństwie. No ale najważniejsze jest właśnie tutaj ta nowa, to chęć pokazania nowej komunikacji międzyludzkiej w postaci archetypów, antynomii, takich jak walka
przemijanie, ale też i miłość, i no, ta walka o wartości, walka z hipokryzją. Najważniejsze jest też tutaj dobry humor i miłość. Ta wystawa jest i pełna radości i koloru, ale też taki moment możemy znaleźć, żeby się zastanowić nad nami, nad życiem, nad strachami, które nas dotykają, nad wszystkim, ale dotyczy życia człowieka i powiedziałabym tak, jak krytycy sztuki mówią o twórczości pana profesora, także dotyczy naszej miejskiej cywilizacji i wszelkich dwóch z tym związanych.